Łukasz Kościelniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damicie ze mną w jest pan Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panie prezydencie, poinformowaliście o planach przebudowy ulicy Idalińskiej oraz... Odcinka ulicy Zbrowskiego między 11 listopada a Żółkiewskiego. E, ruszyły również konsultacje, czy dzisiaj ruszają konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie? E, dwa pytania w tej kwestii. Pierwsze, jak Pana zdaniem te odcinki powinny wyglądać? A po drugie, dlaczego zdecydowaliście się właśnie na konsultacje z mieszkańcami? Czy znaczy konsultacje z mieszkańcami tak naprawdę hmm, robimy przy okazji przebudowy każdej takiej gruntownej przebudowy ulicy. O ile ulica Idalińska to ulica o zasięgu bardziej lokalnym, ważnym, ale lokalnym, tam chcemy skonsultować przede wszystkim rozwiązania pieszo bo tutaj są, są znaki zapytania. No, o, ile, o tyle ulica Zbrowskiego, jeśli udają się w przyszłości przebudować, bo dzisiaj mówimy o projektach, to będzie pełniła bardzo ważną funkcję na osi północ-południe, będzie powiązana z budowaną trasą NS i chcemy, żeby mieszkańcy, mimo że już raz pierwotne koncepcje konsultowaliśmy, żeby wypowiedzieli się jeszcze raz już na gotowej koncepcji takiej dostarczonej przez projektanta. Tam na ulicy Zblowskiego po dwa pasy w każdą stronę dwa ronda turbinowe, czyli ta ulica się rozrasta. No, takie na... gruntowne zmiany można tak. powiedzieć. Również zmiany, które mają chyba ułatwić mieszkańcom osiedli mieszkaniowych komunikację po tym e, obszarze. Zdecydowanie tak. Zarówno trasa NS, jak i przyszła przebudowa ulicy Zblowskiego to inwestycje, które mają zdecydowanie ułatwić obsługę gołębiowa 1 i gołębiowa 2. Ale wiemy też, że ten ruch z centrum miasta na północ, tamtędy się podusza, więc, więc to jest kolejna, kolejna rzecz. No, oczywiście przed nami wiele jeszcze. Wyzwań chociażby na styku z Adomską Spółdzielnią Mieszkaniową, gdzie na Osiedlu Gołębiów 2 jesteśmy w trakcie przejmowania kolejnych ulic wewnętrznych i ten układ też będzie trzeba przebudować. Także tam jest naprawdę dużo do zrobienia, ale chcemy posłuchać mieszkańców, jak oni sobie to wyobrażają. Panie prezydencie, co z trzecim etapem Trasy NS? Radni Prawa i Sprawiedliwości pytają, jakie jest opóźnienie, czy jest opóźnienie i z czego ono wynika? Ostatni Prawa i Sprawiedliwości mieli okazję podnieść rękę za dodatkowymi dochodami w budżecie miasta. Wtedy mielibyśmy 12 milionów, które moglibyśmy wykonawcy dołożyć i ta robota by już szła. Więc trudno mówić dzisiaj o opóźnieniach. Dzisiaj walczymy o to, żeby w ogóle tą inwestycję uratować. Bo... To znaczy, że jest zagrożona? Tak, oczywiście. No to my o tym mówiliśmy bardzo jasno na sesji Rady Miejskiej, że jeśli nie będzie dodatkowych dochodów, jeśli nie zwal zwaloryzujemy wynagrodzenia wykonawcy, to wykonawca za te pieniądze te inwestycji po prostu nie jest w stanie wykonać. A jeśli dobrze pamiętam, to prezydent Witkowski, który u mnie w studium mówił, że być może wtedy zastanowicie się, żeby coś ograniczyć z tego zadania, żeby jednak mimo wszystko to powstało, Dlatego pytam. Czy jest zagrożona? No bo pan za, mówi, za, tak jakby za, była zagrożona już całkowicie. Zagrożona jest cały czas, bo to, że rozważamy różne warianty, że roz, rozmawiamy z wykonawcą, że projektanci też pracują nad możliwymi rozwiązaniami, to nie oznacza, że, że to się uda. Oczywiście. Ja liczę na to, że przynajmniej w ograniczonym zakresie, mimo tej niechęci Radnych Prawa i Sprawiedliwości do finansowania tej inwestycji, że uda się ją zrealizować. Natomiast jak ona będzie wyglądała, kiedy to będzie. Proszę mi wybaczyć, ale to musimy najpierw dojść do porozumienia z wykonawcą i musimy przeliczyć co nas tak naprawdę stać w budżecie miasta. To kiedy konkrety w tej sprawie No mam nadzieję, mam nadzieję, że jak najszybciej. Natomiast proszę też zrozumieć, że zostaw, zostaliśmy postawieni przed trudną sytuacją, gdzie inwestycja jest wpisana, wszyscy teoretycznie zgadzają się, że trzeba ją realizować. Natomiast jak przychodzi do jej finansowania, to tutaj zgody radnych prawa i sprawiedliwości nie było, więc jak tylko skończymy te prace przygotowawcze i skończymy negocjacje z wykonawcą, natychmiast Państwa poinformujemy, bo dla nas trasa NS jest po prostu ważna. Panie Prezydencie, co z wyłonieniem wykonawcy przebudowy wiaduktu przy ulicy Żeromskiego? Czekamy na uzasadnienie tego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, bo on zapadł trzy tygodnie temu, praktycznie, a nadal nie ma uzasadnienia. Bez tego trudno podjąć decyzję o rozstrzygnięciu przetargu. Dokumenty tej drugiej firmy, która była druga w kolejności jeśli chodzi o ranking przetargowy MZDiK gruntownie sprawdza, czekamy na to uzasadnienie, jak tylko będzie uzasadnienie będzie mógł dyrektor MZDiK podjąć decyzję bo obawiamy się, że w tym uzasadnieniu będzie wskazane nieco więcej niż w, w samej ustnej sentencji wyroku. Mhm. A macie już przygotowany plan objazdów, jeżeli do tej przebudowy, ta przebudowa się rozpocznie, no bo niewątpliwie jest to bardzo ważna, ważny szlak komunikacyjny w naszym mieście, no i jego zamknięcie no spowoduje ogromne zamieszanie wśród kierowców. To będzie, to będzie zamieszanie zdecydowanie, natomiast no takie inwestycje rzeczywiście muszą powodować um, okresowe utrudnienia. Zwłaszcza przy otwartym lotnisku. <laughs> Zwłaszcza przy otwartym lotnisku, chociaż, um, chociaż oczywiście um, do lotniska, ten ruch zewnętrzny będzie kierowany ulicą Wojska Polskiego do Lubelskiej i tamtędy, czy też, czy też od odrodzenia z drugiej strony. Natomiast tak, no zdajemy sobie sprawę, że to będzie utrudnienie dla mieszkańców, ale organizacja ruchu to, to jest po stronie to jest po stronie wykonawcy, który będzie musiał to przedstawić, przeliczyć tak, żeby to było racjonalnie, MZD to będzie zatwierdzało Oczywiście takie koncepcje, mhm. takie koncepcje już są, natomiast pamiętajmy też, że tam nie ma zbyt, zbyt wielu możliwości, no to jest wiadukt, więc będziemy korzystać z tych przepraw, które są równolegle. E, ja się obawiam, że nie uda się poprowadzić nawet ruchu pieszego w trakcie budowy przez tory, więc e, no tutaj. Krótko tutaj mówiąc, będzie musieli. problem, będzie, znaczy, będzie ciężko, będą utrudnienia. Jak przy, każdej, jak przy każdej takiej inwestycji będziemy prosić Państwa, abyście uzbroili się w cierpliwość, ale w zamian za to... Komfortowy, bezpieczny wiadukt dostaniecie. Mm -hmm. e, także myślę, że to czasami warto zacisnąć zęby. Od 1 marca wchodzą w życie podwyżki <laughs> cen za bilety komunikacji miejskiej. E, te podwyżki były wprowadzane, jeżeli dobrze pamiętam, w listopadzie ubiegły, ubiegłego roku. Czy tek. Kwoty, które, kwota, która zostanie pozyskana w ramach tych podwyżek, pozwoli na dobre funkcjonowanie komunikacji miejskiej, pytam w tym kontekście no bo wiemy, że sytuacja finansowa w listopadzie pewnie była inna, teraz jest inna. To znaczy to jest to jest, szanowni państwo, tak, te podwyżki cen biletów, które są pierwszymi podwyżkami od 10 lat skompensują może 10-15% różnicy pomiędzy tym, co wpływa z biletów a kosztów. Czyli tak naprawdę. Kilka milionów więcej wpłynie do kasy, do kasy miasta i do MPK, natomiast i tak ta różnica pomiędzy tym, co dostajemy z biletów, a co musimy wydać na komunikację miejską, będzie oscylować w granicach, no myślę, że 50 milionów na pewno. Więc to, to są tak naprawdę, zmiany, zmiany kosmetyczne, ale zmiany konieczne, no bo niestety. Ceny, ceny paliw, ceny sprzętu, czy też wreszcie wynagrodzenia po prostu rosną. Czy kosmetyczne dla mzdk natomiast niekoniecznie kosmetyczne dla mieszkańców? Tak, czy nie? No myślę, że cały czas 3 zł za bilet taki jednorazowy, na który można przejechać całe miasto, praktycznie, bo jeśli wsiądziemy w siódemkę na Michałowie, wysiądziemy na, na, na drugim końcowym, to, to nie jest wygodowana cena. Czy, czy 5 zł za bilet, na którym możemy jeździć przez godzinę, przesiadając się ile tylko chcemy? Tak? Czy... 3 zł, chyba teraz, tak? 360 60 <laughs> podwyżka? 3 zł, tak, tak, tak. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednym: że postawiliśmy na, postawiliśmy na utrzymanie cen na tyle, na ile to było możliwe, tych biletów długookresowych. Więc jeśli ktoś korzysta z komunikacji miejskiej regularnie, a nie okazjonalnie, no to wtedy, no to wtedy te, 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 ten wzrost nie jest duży. Natomiast tak jak mówię, widzicie sami Państwo, co dzieje się na stacjach benzynowych, ile kosztuje paliwo. Widzicie Państwo, ile kosztuje cokolwiek, co chcecie kupić, nie da się utrzymać jako takiej jakości usług publicznych, bo ja już nawet nie mówią, bardzo dobrej jakości. Może inaczej, kończąc ten temat, czy ta podwyżka pozwoli na to, żeby obecną linię, rozkład, może inaczej, rozkład jazdy poszczególnych linii utrzymać, bo Pan mówił, że jeżeli nie będzie tego, no to trzeba będzie tak. coś ciąć. Tak, tutaj będę, tutaj bym chciał Państwa uspokoić, nie będziemy w tej chwili ciąć na pewno linii komunikacji miejskiej, ten ruch pozwoli przynajmniej na najbliższe miesiące, czy najbliższy rok utrzymać ten system. Ja zdaję sobie sprawę, że on powinien być zmieniany, modyfikowany do potrzeb mieszkańców, no ale do tego myślę że wrócimy w momencie, gdy sytuacja finansowa miasta będzie lepsza. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej <trych> wraca projekt uchwały w sprawie podwyżek upłat za odpady komunalne. Co prawda on się bardzo, no, nieznacznie różni się od tego, który był proponowany wcześniej. Przede wszystkim te podwyżki są mniej dotkliwe, no i mniej pieniędzy wpłynie do Miasta z tego powodu, ale jednak po raz kolejny ten pomysł forsujecie. Czy Pana zdaniem on znajdzie teraz uznanie radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy no w głównej mierze byli przeciwko temu na sesji? na sesji? Zobaczymy. Zobaczymy, jak jaka będzie opinia radnych. Ja uważam, że za swoje odpady. Za wywóz swoich odpadów po prostu powinniśmy płacić to mówię mówię powinniśmy bo tak samo tak samo ja tak samo pan redaktor jak i każdy inny mieszkaniec Radomia dzisiaj do tego systemu wywozu odpadów dokładamy gigantyczne pieniądze i, i te podwyżki są absolutnie nieuniknione one są w całym kraju natomiast. Musimy pamiętać o tym, jeśli dokładamy 20 milionów do odbioru odpadów, to nie mamy tych 20 milionów chociażby na to, żeby zrobić plac to, to, zabaw to, to, przy szkole. Czy, czy... To, czy można w takim razie rozpatrywać te podwyżki w takim kontekście, że jeżeli ona na przykład zostanie wprowadzona, to będą pieniądze na dokończenie trasy NS? Y tego akurat bym nie łączył, to są pieniądze stricte inwestycyjne duże, natomiast tu musimy dołożyć do systemu, ale rzeczywiście pewne inwestycje na pewno będą wskazane na sesji, będziemy o tym mówić, w konsensusie możemy je realizować, natomiast... Natomiast na pewno część tych pieniędzy pójdzie po prostu na dosypanie do systemu wprost odbioru odpadów, a te pieniądze, które zostaną, no będą przeznaczone też na funkcjonowanie miasta, bo pamiętajmy, że... Tych pieniędzy po prostu najzwyczajniej w świecie brakuje. Panie Prezydencie, a czy prawdziwe są pogłoski mówiące o tym, że planowana jest podwyżka opłat za wodę i odpady i ścieki? Nie mam, nie mam wiedzy na ten temat, ale z tego, z, to, z tego co wiem, to taryfy opłat za wodę, za ścieki. Zatwierdza państwowy regulator, i tam musi być. No tak, ale zgoda. chociażby na, w ostatniej interpelacji Rady Pomukasza Błodeckiego czytamy, że zasadzie on pyta, czy wodociągi miejskie taki wniosek złożyły do wód polskich o zmianę taryfy, więc stąd też moje. Pytania. Nie, nie mam wiedzy w tym temacie, nie, nie nadzoruję wodociągów, natomiast powiem tak, jakoś szczególnie w tej sytuacji, w której nasze państwo się znajduje i przy tej drużyźnie, która, która panuje, wcale by mnie to jakoś nadmiernie nie dziwiło, bo proszę pamiętać, że pan radny Podlewski, który, który na co dzień pracuje w spółce córce firmy Enea, która Podnosi ceny prądu kilkukrotnie, siedmiu czy dziesięciokrotnie. A przecież ten prąd jest wykorzystywany chociażby do tego, żeby dostarczać wodę. Więc jeśli prąd rośnie razy, razy 10, to trudno się spodziewać, że cena dostarczanej usługi nie będzie się Czyli zmieniała. I krótko mówiąc, nie miałby Pan nic przeciwko, gdyby te podwyżki weszły. To znaczy, potrafiłby je Pan zrozumieć znaczy, i uargumentować. Właśnie, może w ten sposób. No, by tak, to... może, może tak ja się uśmiecham, bo, bo trudno mówić o tym, żeby, że, że nie miałbym nic przeciwko. Przeciwko, bo, bo zdaję sobie sprawę, że koszty utrzymania gospodarstwa domowego dzisiaj są koszmarnie wysokie. Po prostu koszmarnie wysokie. I każda podwyżka jest obciążeniem dla kieszeni Radomian, dla kieszeni Polaków. Natomiast, Ale gdyby do niej doszło, natomiast to nie da się, się, nie da się, Nie da się niestety, jeśli coś kosztuje wyprodukowanie czegoś 100 zł, to nie da się tego sprzedawać za złotych 50. Mhm. Niestety, po prostu tak, tak jest. Więc, więc, więc jeśli będzie to konieczne, a regulator państwowy zatwierdza, to, to wodociągi będą, będą to na pewno. Panie osmarzać. prezydencie, na koniec temat roweru miejskiego. Czy Pana zdaniem powinny znaleźć się w budżecie miasta środki na to, żeby ten projekt ponownie Uruchomić, no bo chociażby radna Katarzyna pastuszka chrobotowicz mówiła, że no powinniśmy te pieniądze jednak znaleźć. Ale to ja mam propozycję, niech pani radna pastuszka chrobotowicz w budżecie wskaże te pieniądze i na pewno Głównie będziemy chodziło o tym w rozmawiać. w kontekście tego, że jeżeli potrafimy wydawać miliony na budowę radomskiego centrum sportu, to powinniśmy też znaleźć środki na Wydajem, Wydajemy na budowę radomskiego centrum sportu, pani radna pastuszka chrobotowicz cały klub PiSu temu się nie sprzeciwiają, więc ja wiem, że idą wybory, ale tak. Fanem Nowego miejskiego jestem bardzo dużym pod warunkiem, że jest dobrze utrzymywany, dobrze serwisowany, z tym było różnie. Natomiast kosztuje to miliony złotych, miliony, których nie mamy. Bo to nie jest tak, jak pani radna mówiła, że to jest pół miliona rocznie, to jest zdecydowanie więcej i my tych pieniędzy najzwyczajniej w świecie nie mamy. Jeśli pojawiłyby się pieniądze zewnętrzne, jeśli sytuacja by się poprawiła, ja osobiście jestem naprawdę zwolennikiem roweru miejskiego, bo to jest bardzo fajna alternatywa. Czyli na przykład dla pomysł uruchomienia roweru miejskiego przy wsparciu pieniędzy od sponsorów, od firm zewnętrznych jak najbardziej. Jak najbardziej popiera. Tak. Oczywiście, że tak. Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.